Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy do kolegi Pawła Sławka, do miejscowości Rudziczka, gdzie mieści się stolarnia, w której są produkowane różnego rodzaju akcesoria dla gołębi. Tutaj na pierwszym planie mamy taki projekt koncepcyjny klatki dla ogiera. My kiedyś już taką klatkę jedną mieliśmy u nas w domu wykonaną, sprzedawaliśmy ją, hodowcy nabywali. Mieliśmy bardzo dużo zamówień na te klatki, natomiast nie jesteśmy w stanie się wyrobić, dlatego niejako tą koncepcję tutaj realizować tej klatki na ogiera będzie tutaj właśnie zakład kolegi Pawła Sławka, którego tutaj mamy. Po prawej stronie, po lewej stronie jest brat jego, a tutaj zobaczmy te akcesoria, które tutaj powstają, to są po kolei te wszystkie różnego rodzaju kosze transportowe, klatki różnego rodzaju wystawowe, to jest wielka, do kogo to jest to? To jest mój własny projekt. A do czego? To się nazywa BIK, to jest dla gołębi. Dla gołębi, dobrze, to taki duży, o tym sobie będziemy już mogli później porozmawiać, bo tutaj powstaje bardzo różnych rzeczy, zobaczmy, wszystko jest przygotowane tutaj do produkcji, także te rzeczy można tutaj sobie, wszystko co jest związane z akcesoriami dla gołębi, takimi drewnianymi nabyć. My natomiast chcemy się skupić na takiej klatce. Klatka dla ogiera, którą tamtą mieliśmy, ona sprawiała nam troszeczkę problemu z transportem przede wszystkim. No ta też nie jest taka, że tak powiem, mała gabarytowo, ale co ją różni od tamtej, co mieliśmy pierwotnie, to, że jesteśmy ją w stanie, ja proszę mi wierzyć, ona ma gabaryty tutaj dokładnie, o pokażmy. Tutaj wymiar szerokość to jest 107 cm, wysokość 90 i głębokość 70 cm. I dwie takie klatki bez najmniejszego problemu zmieściłem w samochodzie Renault Kangoo. Na razie jak tak popatrzymy, to nic z ogiera tutaj nie ma, bo my gdzie tego ogiera wstawimy. Ale my teraz pokażemy, na czym polega. Ta klatka jest tak zrobiona, że te kosze, te cele lęgowe, w których się znajdują te dwie samice po prawej i po lewej stronie, one nam niejako na czas transportu się chowają do tej klatki. Może otwórzmy, może pokażemy tu. O, zobaczmy, wygląda to w ten sposób, już teraz otwieramy, wysuńmy może jedno, teraz już przygotujmy też jeszcze jak wygląda, kiedy taką klatkę dostaniemy. O, wyciągamy, tutaj kolega nam, tutaj ma specjalne zrobione wzmocnienia, o tak i tu wkręć jedno od góry, tutaj zobaczmy, będziemy wkręcać, to już sobie każdy to poradzi, z tym o, wkręcamy to, tak, jedna. Teraz przejdziemy, jak się nazywa, od do dołu. My tutaj tylko nie będziemy wkręcać wszystkich, tylko część. Tutaj mamy już tam. Klatka jest tak wykonana, że w tych miejscach, gdzie należy wkręcić wkręty, są wykonane już otwory. O, dobrze. Teraz tak, przejdziemy na drugą stronę. Tam już możemy. Ona chwilowo jest taka mniej stabilna, bo tutaj z tej strony nam się ciężar troszeczkę zwiększy, jeszcze musimy podokręcać. Ale teraz może byśmy jeszcze po jednej dokręcili, Paweł, z tamtej strony. Dokręcimy, nim przejdziemy, bo wtedy nie przejdziesz już, nie? Stamtąd, to ty już tam zostań lepiej. Tak, teraz dokręcimy. Mówię, tych wkrętów jest przygotowane po kilka na każdą z krawędzi, tu od przodu, od tyłu, także ona na pewno będzie nam tutaj stabilnie stała. Teraz Paweł wyciągnie kolejną, o, tylko tak, żeby nie upadła nam. Tutaj zobaczmy, tak, też znowu, tutaj musimy zobaczyć, tutaj tak, zlicujemy tutaj, o tak. Tutaj dokręcimy, tak, proszę bardzo. Tak, teraz od dołu jedną, od dołu. Za chwilę tam z Paweł z drugiej strony, jak ty tam zmieścisz się z tym brzuchem, zobaczymy. Pewnie, że się zmieści. Zobaczymy, tam jeszcze tam podkręcimy, mówię, nie będziemy wszystkich, tam jeszcze musisz, tam daj mu, jak się nazywa, wiertarkę. W międzyczasie tutaj, tam sobie już poradzisz sam, on będzie kręcił, weź tą drugą i pokażmy tutaj od przodu też, wkręćmy te dłuższe otwory, te dłuższe troszeczkę, tu i z tyłu to samo możemy zrobić, o, proszę bardzo, tak. I wszystko tutaj będzie nam pomału nam tu będzie wszystko się spasowywać. O, dobrze. To jeszcze to drugie. Myślę, że na razie do celu zademonstrowania, jak to działa. Wystarczy wszystko. Tak, dobra. O, i mamy. Teraz tak. Dobra, to jeszcze jeden. Widzimy. My to wykorzystaliśmy tutaj akurat jeszcze jedną rzecz, powiem, stół, który teraz na tym to stoi, to jest taki stół, który mieliśmy akurat w warsztacie, ale mamy też tutaj dla tej klatki specjalnie przygotowany taki też, żeby łatwo transportowo było i żeby nie zajmował dużo miejsca. Zobaczmy taką specjalną ramę, o, po rozłożeniu wygląda to w ten sposób. Teraz kiedy tamto byśmy złapali, przenieśli, to po prostu stawiamy to na tym i widzimy. Na tym to możemy postawić. My nie będziemy na razie tego przestawiać, żeby tam, bo tu nie mamy aż tyle miejsca, ale kiedy mamy już coś takiego skręcone, czy przed jeszcze skręceniem, możemy to po prostu te postawienie na tej ramie, to, że tak powiem, zacząć. Złóżmy to, pokażmy jeszcze raz, zobaczmy. Przy transporcie to jest bardzo mało miejsca, a dzięki temu no, możemy taki stół też później wykorzystać, kiedy nie będziemy klatki na ogiera, na przykład sobie blacik położyć i gdzieś pojedziemy na wystawę, to mieć tak. Stół przykładowo do konsumpcji, czy tam do prezentowania tak. Produktów. Przejdźmy teraz do klatki. Pokazujemy dalej klatkę. Klatka jest wykonana tak, jak widzimy, w ten sposób. Tu jest dużo miejsca dla tego ogiera. Dla ogiera tutaj jest bardzo dużo miejsca.
Także tutaj widzimy i teraz tak, weź może tam otwieraj. Poszczególne cele z samicami, o, są wyposażone w takie siodełka, gdzie możemy po otwarciu, to jest takie i siodełko, i zarazem klapka, zamknięcie. I wtedy ta samiczka tam sobie siedzi. Teraz niższe, to samo. I możemy sobie to po prostu tak po kolei, i czy z prawej, czy z lewej strony to otwierać. A kiedy, no, wymaga to troszeczkę czasu, kiedy mamy na ogiera. Krótko mówiąc, miejsca jest tutaj w każdym razie dużo i coś ciekawe. Te cele boczne, pokażmy może tą, pokażmy tutaj boczną, jeszcze może jakiś podnieść, bo będzie to lepiej widać. O, każda jest wyposażona w ruszt, czyli tutaj samiczka sobie siedzi. Dodatkowo jest jeszcze taka wysuwana płycina, ona jest wykonana z poliwęglanu, ona jest tworzywo sztuczne, może całkowicie wodoodporna. Po zapełnieniu się kałem wyciągamy, myjemy. Tutaj jeszcze pokażę, jak się przesuwają te, tutaj są wszystko zamknięcia porobione, o, przesuwa się tutaj, także samiczkę możemy tutaj sobie wprowadzać, wyprowadzać tego typu, o. I tak to wygląda. I proszę zobaczyć, nagle teraz, jakbyśmy tu policzyli, to cała długość tego to jest około 210 cm, szerokość, tak jak teraz tu stoimy, patrzymy, tego byśmy nie bardzo ciężko przewieźli, natomiast przy takim systemie zmieściły nam się, zmniejszyły gabaryty. Ja tu jeszcze też się starałem tak dobrać, ażeby to do samochodu, którym akurat dysponujemy, już wszystko to było dograne. No, 109 szerokości w Renault Kangoo, 107 szerokości, czyli po centymetrze zostaje, także jesteśmy bez problemu w stanie to wszystko przewieźć. Tutaj kolega Paweł Sławek takie, ja nie mówię, że takie same, ale podobne w tym stylu będzie też wykonywał, bo oczywiście w zależności jaki będzie ruszt, takie rzeczy, także tutaj takie akcesoria do sportu głębiarskiego w postaci tej, na przykład tutaj co mamy, klatki dla ogiera, możemy tutaj sobie u Pawła zamówić, wy to, żeby też koszty obniżyć przy zamówieniach takich, to już taką raczej dowieziecie klientowi, tak? Dowieziemy, jeżeli będzie blisko, to blisko, dowieziemy. A jak nie, to... Jeżeli to nie, jeżeli będzie daleko gdzieś, no to wyślemy. To paletą po prostu. Paletą, bo to akurat palety przyjmę. Takie duże, jak mamy teraz w tym wymiarze rozłożoną, nie przyjmą. Natomiast jeżeli będzie to po złożeniu, oczywiście opakowane, będzie to możliwość dostarczenia kurierami. Także na razie dziękujemy, ale nie, może jeszcze pokażmy, może wy tu macie koszt transportowy nowy, jak chcecie, ten pokażmy, bo tutaj akcesoria, które tutaj są, powstają, to też to koszt na przykład, także jak ktoś będzie tutaj dzwonił po różnego rodzaju informacje, to koszt standardowy. Standardowy koszt. Standardowy akurat koszt. Co ważne, zwracam na wykonanie tego kosza, bo jest bardzo precyzyjnie wykonany i pokażemy ten jeszcze nowy kosz tutaj, który powstał. O, to jest właśnie kosz większy dużo, on ma wymiar takichże gąb, to podejrzewam chyba około 30 cm jest w środku, co? No jest, jest. A dlaczego taki akurat jest tej wielkości? To jest zrobiony... Ktoś to na to połóż może, żeby wyżej. Kosz jest zrobiony, bo tutaj jeszcze karmiki i pojniki, tak? Później jak są upalne dni w trakcie lotów, tu można otworzyć sobie i jeżeli ktoś ma zrobione z gębnika, tak jak na przykład ja mam, że można sobie głębiej naganiać z gębnika, podnieść sobie to i też jest zrobione z tej strony do wypuszczania. O, czyli widzimy taki porządny kosz, duży, tu na pewno gołębie nam nie zadają. Znaczy, tu jest tak, że gołębie nie muszą być skulone, tylko w całej... Łatwo też się nakarmić, widzimy. Tak. Nie? No oczywiście pragniemy też zwrócić uwagę, że przy tego typu koszach też na co warto zwracać uwagę, no to naprawdę trzeba wtedy uważać, żeby tutaj, bo one mogą głowę wystawić, czy jakieś pazury, czy skrzydło przez te szersze, to trzeba bardzo uważać przy wkładaniu. Co hodowcy, niektórzy nie zwracają uwagi, a później są tego efekty, no też przy koszach transportowych w oddziałach, w kabinach takie rzeczy się spotyka. No ale tutaj mamy taki kosz do indywidualnego, że tak powiem, wypuszczania gołębi i żeby zapewnić im maksymalny komfort. Także na razie dziękujemy. Tutaj mówię wszelkie informacje o akcesoriach, które są produkowane, z szerokiego asortymencie, jaki jest tutaj dostępny, tutaj do kolegi Pawła Sławka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot i zachęcamy do kolejnych oglądania filmów o akcesoriach, bo tutaj koncepcji, projektów koncepcyjnych jest Paweł ma bardzo dużo. My tutaj wspólnie też się postaramy jakieś zawsze podpowiedzieć coś. Także coś nowego zawsze będzie można tutaj u kolegi Pawła nabyć. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.